Jean Arte, Rocky Man White, to jest kolejna recenzja, unboxing. Jest to zapach lawendowo-różany z nutką drzew i aromy jakiejkolwiek. W sensie aromatik. Co on ma w składzie? W składzie ma no lawendę, róże i nuty drzewne. Tylko taki skład jest napisany na internecie. Ludzie piszą o nim, że jest krótkotrwały, że trzeba się dużo psikać, więc przetestuję trwałość na papierku. Jak okaże się, że zapach jest fajny, to potem na skórze przetestuję. Zawsze tak robię. Chyba że na papierku od razu coś mi nie pasuje, to wtedy w ogóle nie testuję na skórze. Nie wiem, czemu buteleczka przypomina kształtem Jean Paul Gaultier. No może po prostu mają taki zamiar, żeby odwzorowywać to. Ktoś zaznaczył, że przypomina Le Mal. Inni piszą, że Scottish Larif, to jest prawie to samo. A ktoś inny napisał, że to przypomina Sexy Boy Sport. Tego zapachu nie zamawiałem akurat. Piszą, że jest dobry do poduszki, żeby się wyluzować przed snem. Z reguły nie psikam czegoś takiego na noc. W sensie w ogóle nie psikam się na noc, chyba że gdzieś idę, a z reguły nigdzie nie wychodzę, więc nie psikam. Dobra. Rzeczywiście czuć nutkę Le Mal. No, wkurzający zapach. Ja nie lubię zwykłego Le Mal. Le Mal Le Perfum. To jest jeden z najlepszych zapachów, jaki wąchałem. Ale zwykły Le Mal jest dla mnie bardzo wkurzający. I co można o tym powiedzieć? Rzeczywiście pachnie jak Le Mal, ale wersja rozrzedzona z nutą kobiecości. Tak bym nazwał. Rzeczywiście jest bardzo taki blisko papierka. I czuć, że chyba krótko będzie trzymał, tak szczerze. Ale dobra. To by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję. Dzięki za uwagę.